A teraz zapraszamy na dobranockę. Witajcie dzieci, osiądźcie przed telewizorami, bo zaraz przeczytam wam bajkę na dobranoc. Ekhem, jak co tydzień czerwony kaptorek wybrał się w odwiedziny do swojej babci, aby zakopić o niej metamfetaminę. Że co? Co to ma znaczyć? Złą książkę wybrałem. Ta będzie dobra. Za gorami, za lasami mieszkała księżniczka z wielkimi balonami. Tego dnia miał odwiedzić ją książę, żeby... Nie no kurwa, kończę to, to ma być jakiś żart. Kto pisze takie książki i dlaczego dali mi je do czytania? Poproście starych, oni niech wam czytają. Koniec bajachny. Pora do łożek. Dobranoc. Dopa, 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 dopa. Sponsorem programu był Bodek Remonty. Siema, to ja, Abdul, zgadza się, jestem łysy, do rzeczy, zamontowałem podsłuch w kanapie o Janosza, dzięki czemu mogę się dowiedzieć, co się dzieje o niego w domu. Pomoże mi to w realizacji mojego nicnego planu. Zamierzam przebrać się za członka jego partii, a następnie udać się do ich siedziby i trochę rozrabiać hoehoehue. Czołość mikrofonu maksymalna i mogę zacząć nasłuchiwać. Chyba zszedł z kanapy. O cholera, to wygląda poważnie. O cholera, patrzcie tu Janosz, no to zaczynamy imprezę. Nie ma czasu do stracenia, idę za Janoszem. Ale najpierw sobie łyknę jabłka. Oj, jakie dobre, mniam mniam. Czas się przebrać za takiego typowego Janosza. Transformacja. No i gotowe. Idzie. Dzień dobry, panie Janoszu. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie generale. Oświadczam, iż chciałbym się wypisać z wojska. Ale jak wypisać? Jest pan generałem i to już od kilku lat. Ale zauważyłem, że to bardzo niebezpieczna praca, przecież jak wybuchnie wojna, mogę zostać ranny, a nawet zginąć. Dobra, pomyślimy nad tym i damy panu znać. Dziękuję, dziękuję bardzo. Nie pomyślimy, kurwa. Dzień dobry, Korła. Spóźnił się pan. Tak, niech mi choj wybaczy to spóźnienie. Ma pan plany? A co mam nie mieć, haha, Korła? No to pokazuj pan! A czego dotyczą te plany? Zamierzam rozpocząć walkę ze sztucznymi wąsami. Co chwilę policja wystawia mandat oszustom, którzy przywdziewają sztuczne wąsy, co pozwala im na ominięcie akcyzy na alkohol. Więc chcę teraz otrzymać plan działania oraz rysunki techniczne sztucznych wąsów. Nie wie pan, jak ludzie potrafią je podrabiać. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, ale ktoś zamordował mojego konia i musiałem z babcia zasować. Chwila! Sztuczne wąsy! Zgadza się. To ja może się osonę. Abdul, dlaczego się przebrałaś? Chyba mnie nie zabijesz, prezydenta, tak? No nie wolno! Zaraz odstrzelę ci te wąsy, jak nie zamkniesz się. Chodź broń, ha 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 ha, od początku wydawałeś mi się podejrzany, śledziłem cię przez cały czas, a teraz odłóż broń. Co ja ci zrobiłem, Abdulku? Co mi zrobiłeś,
to ja miałem zostać prezydentem miasteczka Warmerland. Od zawsze chciałem posiąść choć odrobinę władzy. Ty chory jesteś. To wszystko zaczęło się, gdy byłem jeszcze małym robalem. Poprosiłem rodziców o czarnego Xboxa z zestawem 5 gier pod choinkę, a te skorwysyny kopiły mi białego, co on z dupy nawija o jakimś Xboxie. Korwa sprowa mnie nie działa. Chińskie dziadostwo ze sklepiku Iwony. Co ty robisz? Chciałem strzelać. Cholera. Chwila, mam tutaj większą sprowę. Zabij go w końcu, no. Jam jest Abdul, pan tego świata. Ja mam władzę. Korwa, znowu coś wylazło z grobo. Odkaj się. Ek. Trzeba było go skremować i choj. Widać, że część mózgu już mozgniła i bajdorzy. Oj, jak ja kocham moją pracę.